Pani, witam Was bardzo serdecznie w Daily Vlogu. Dawno mnie tu nie było, ale już wracam. Mam nowy aparat, nową jakość, więc piszcie, czy widać różnicę. Jeśli się zastanawiacie, co to za odgłos, to Lila tutaj się drapie. I tak, dzisiaj stwierdziłam, że nagrywam dla Was Daily Vloga, a Wy możecie mi pisać, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. I co? I idę jeść śniadanie. Wczoraj Wam pokazywałam na Instastory, że kupiłam nowe pędzle i dzisiaj musiałam już je delikatnie przetestować. I kupiłam je, słuchajcie, pierwszy raz na AliExpress. Nigdy nie miałam takich pędzli i powiem Wam, że są naprawdę ok. I jestem zdziwiona, że taka jakość mi przyszła tak naprawdę za grosze, więc mega się cieszę. A, i jeszcze pewnie widzicie nowe stare miejsce. Tak, przeprowadziliśmy się i już nie mieszkamy w swojej małej kawalerce. Chwilowo będziemy mieszkać u rodziców. Po ślubie pewnie będziemy szukać dopiero czegoś swojego. A teraz wiecie, ciężko było z dzieckiem i z pieskiem wychodzić na spacerki z trzeciego piętra. No i nie oszukujmy się, jak już miałam wyjść, to wolałam, żeby ktoś przyjechał i wtedy wyprowadzić Lilkę, więc troszeczkę się to nie kalkulowało. Jesteśmy u moich rodziców. I jeszcze zanim zejdę na dół coś zjeść, to standardowo pokażę Wam, jaka jest pogoda za oknem. I jak widzicie, zima. U nas jest zima. A jak tam u Was? Macie śnieg? Mrozy? Cześć! Dzień dobry! No powiedz dzień dobry! Wiktoria, papa! Zrób papa! Zrób, papa. Nie? Nie chcesz? Nie chcesz? Zobaczcie, Niunia mi usnęła. A ja tymczasem wstawiam zdjęcie na Instagram. Nowe. Więc jeśli nie widzieliście, to zapraszam. I koniecznie napiszcie mi, kto jest z YouTube'a i kto trafił na mojego Instagrama właśnie przez mój kanał. Jeśli śpi, to troszeczkę z Wami porozmawiam. Będę troszkę ciszej, żeby je po prostu nie obudzić. I powiem Wam, co ostatnio się u mnie działo, a mianowicie zaczęłam przygotowania do wesela, do ślubu. Jestem na etapie wypisywania. No, wypisywania zaproszeń, chociaż mam personalizowane, ale na kopertach umieszczamy imię i nazwisko, żeby już to właśnie wszystko popakować i żeby było gotowe. Zamierzam już niedługo zamówić również zaproszenia dla rodziców. Więc tak, zaczęliśmy już ostro przygotowania do ślubu. Byłam już na dwóch fryzurach próbnych i z tej pierwszej byłam tak średnio zadowolona. Po prostu mi nie pasowała. Również możecie zobaczyć ją na Instagramie. I ta druga już mi bardzo się podobała, więc wybiorę zdecydowanie drugą, której Wam nie pokażę. Zobaczycie ją dopiero w dniu ślubu, bo na pewno dodam klip ślubny na swój kanał i może jakieś przygotowania. No zobaczymy. Mam już wszystkie zaproszenia. Powiem Wam, że jeszcze 10 musimy domówić, bo zrobiłam dwa chyba błędy w personalizacji i kilku nam właśnie brakuje, bo zapomnieliśmy, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale nie wpisałam, więc 10 domówię. Tutaj są wstążeczki do zawiązania i tutaj już gotowe koperty z podpisem. A oprócz tego zaczęłam tworzyć swój własny planer ślubny, bo słuchajcie, tyle co ja się naszukałam planerów i żaden w 100% mi nie odpowiadał, więc stwierdziłam, że zrobię go sama. Tutaj zaproszenie na pamiątkę, listę gości, luty, co zrobiłam w lutym, pierwszy taniec, jakieś utwory ulubione, oczywiście mamy już piosenkę na pierwszy taniec, jeszcze jej tu nie wpisałam. Więc też jest to już wybrane. Tutaj nasze koszty będą wpisywane, wszystkie wydatki. Czytania na ślub do wyboru. Wybraliśmy standardowo hymn o miłości. Tutaj jeszcze wkleję nasze zaproszenia, przód i tył. Tak na pamiątkę. A tutaj coś powstanie, jakieś dzieło, tutaj lokale, porównania. No i tutaj muszę już 5 miesięcy wcześniej na marzec zrobić, bo już zaczął nam się marzec, już byłam na targach ślubnych, powinnam to tu wpisać, ale jeszcze nie miałam czasu zrobić takiego kalendarza, właśnie kartki z kalendarza, więc to też zrobię.
I powiem Wam, że powoli powstaje ten mój planer. Koniecznie napiszcie, kochane, czy są tutaj ze mną jakieś panny młode i czy macie planer ślubny, który kupiłyście, czy robicie same tak jak ja. Mogłabym tak na nią patrzeć godzinami, jak sobie śpi. Jest taka słodziutka. Okej, jak Niunia spała, to już zaczęłam robić kalendarz na marzec. Ona sobie właśnie tutaj wstała, jak możecie zobaczyć, i bawi się misiakiem. A ja to dokończę za chwilę i wypiję herbatę przede wszystkim. I zobaczcie, w jakim kubeczku mam herbatę. Kochana babcia. Co prawda do babci chyba mi jeszcze daleko, ale kubeczek pożyczyłam od mojej mamy. I jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że tej oto już dużej dziewczynie, która jutro skończy pół roku, wyszedł pierwszy ząbek 1 marca. Co Ty robisz? Jesteś łobuzem? Jesteś łobuzem? Tak, jesteś łobuzem. Więc nie oszukujmy się, mam już bardzo dużą dziewczynkę. Wiktoria, czy Ty wyrzucasz wszystkie zabawki swoje? Czy Ty wyrzucasz wszystkie swoje zabawki? A możesz mi powiedzieć dlaczego? Na co się tak przyglądam? Halo? 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 Cześć. Ja to jestem chyba z innej epoki. Jedni oglądają jakieś internetowe serialiki, a ja co oglądam? M jak miłość. Jest jeszcze takie pytanie. Czy jest ktoś tutaj w moim wieku, kto ogląda dalej M jak miłość? Ciekawa jestem. Okej, Niunia dalej śpi, ja sobie trochę tutaj poplanowałam w planerze, to widzieliście, to też, tutaj są te koszty, to też widzieliście, hymny widzieliście, wkleiłam zaproszenia, tak jak Wam tam dodałam, no i w końcu zaplanowałam 5 miesięcy przed, czyli marzec. I powiem Wam, że na dzisiaj to koniec. Dobry, a kto to wstał? Wyspałaś się. Wyspałaś się, tak? Wyspałaś się, no oczywiście, że się wyspałaś. Tak. Idziemy zobaczyć, co się dzieje na dole. Niunia. Idziemy zobaczyć. Tak, to chodź. Będziemy się z Wami żegnać, bo muszę tutaj ogarnąć. Troszeczkę się pobawimy z Niunią. Nic takiego się pewnie nie będzie już działo. Jest godzina 15. Ja przed chwilą zjadłam obiad i co? I stwierdziłam, że kończę tego vloga, może go wieczorem przerobię i jutro rano dodam. To tak, żegnam się z Wami. Pa, pa! Cześć! Cześć, tęskniłaś za kamerą? Pa, pa! No tak!